W poprzednim wideo badaliśmy zależności pomiędzy sinusami i kosinusami kątów. Robiliśmy to przez znajdowanie symetrii końcowego ramienia kąta względem osi x lub y albo obydwu tych osi jednocześnie i badanie współrzędnych punktu znajdującego się na tym ramieniu, na końcowym ramieniu kąta. W tym wideo zbadamy tangensy tych kątów. Na początek przypomnienie. Wiemy, że tangens kąta alfa równy jest sinus kąta alfa. Podzielony przez kosinus kąta alfa. I zgodnie z definicją opartą na okręgu jednostkowym, ta równość mówi, że tangens jest równy współczynnikowi nachylenia końcowego ramienia kąta. Współczynnik nachylenia to zmiana y w stosunku do zmiany x, albo przyrost y do przyrostu x, czyli zmiana współrzędnych dwóch punktów w kierunku pionowym, podzielona przez zmianę współrzędnych tych samych dwóch punktów w kierunku poziomym. Jeżeli punkt początkowy to początek układów współrzędnych, a punkt końcowy to punkt przecięcia okręgu jednostkowego z końcowym ramieniem kąta, to zmiana współrzędnych y tych dwóch punktów to sinus alfa. W tym ułamku zmiana współrzędnych y to sinus alfa. Zmiana współrzędnych x tych dwóch punktów to cosinus alfa, czyli tangens równa się zmiana współrzędnych y. Przez zmianę współrzędnych X delta Y przez delta X dla dwóch dowolnych punktów leżących na końcowym ramieniu kąta, czyli tangens alfa to sinus alfa przez cosinus alfa, ale również współczynnik nachylenia końcowego ramienia kąta. Początkowe ramię musi pokrywać się z dodatnią częścią osi X. W związku z tym, jakie inne kąty na tym rysunku mają taki sam tangens jak kąt alfa. To ramię końcowe. Jest współliniowe z ramieniem końcowym kąta alfa. Jeżeli złożymy te dwa ramiona razem, to otrzymamy prostą. Wynika z tego, że tangens tego fioletowego kąta, kąta pi plus alfa, albo alfa plus pi, jest równy tangensowi kąta alfa, bo ramiona końcowe tych kątów mają taki sam współczynnik nachylenia. Zobaczmy, czy jest to prawda. Jeżeli oprzemy się nie na równości współczynników, tylko na innej definicji funkcji trygonometrycznych. Ile wynosi tangens alfa plus pi w oparciu o definicję mówiącą, że tangens to sinus przez cosinus? Tangens alfa plus pi równa się sinus alfa plus pi przez cosinus alfa plus pi. W poprzednim wideo ustaliliśmy, że sinus alfa plus pi to to samo co minus sinus alfa czyli licznik równy jest minus sinus alfa i w poprzednim wideo ustaliliśmy również że cosinus alfa plus pi to to samo co minus cosinus alfa minus przez minus to plus czyli cały ten ułamek to sinus alfa przez cosinus alfa czyli tangens alfa mamy to samo równanie w oparciu o dwie różne definicje zastanówmy się teraz nad tym ramieniem kąta i tym ramieniem kąta czyli nad tangensami kątów i minus alfa i minus alfa. Najpierw ten punkt, ile wynosi tangens kąta minus alfa? Wiemy już, że tangens to sinus przez cosinus, czyli to jest sinus kąta minus alfa przez cosinus kąta minus alfa. Ustaliliśmy wcześniej, że sinus minus alfa to minus sinus alfa. Widać to na wykresie sinus minus alfa to minus sinus alfa a cosinus minus alfa to to samo co cosinus alfa ich wartości są równe czyli to się równa minus sinus alfa przez cosinus alfa a to jest to samo co minus tangens alfa i widać z tego że jeżeli weźmiemy kąt przeciwny do kąta alfa o przeciwnej mierze to jego tangens będzie przeciwny do tangensa kąta alfa a to dlatego, że sinus przy zmianie miary kąta na przeciwną zmienia znak na przeciwny. Sinus, czyli licznik tangensa. Kosinus, czyli mianownik, nie zmienia znaku. Czyli tangens minus alfa równa się minus tangens alfa. Teraz ten punkt, czyli kąt pi minus alfa, i odniesiemy się do kąta alfa, czyli do tego punktu na zielonym ramieniu. Tangens pi minus alfa to sinus pi minus alfa przez cosinus pi minus alfa. I ustaliliśmy w poprzednim wideo, że sinus pi minus alfa jest równy sinusowi alfa. Widać to na wykresie, mają tę samą wartość. Czyli licznik to sinus alfa, a mianownik, czyli cosinus pi minus alfa, ma wartość przeciwną do cosinusa alfa. I też widać to na wykresie. Czyli w mianowniku minus cosinus alfa. I ten ułamek znowu równy jest minus sinus przez cosinus, czyli tangens alfa. I ma to sens, bo to ramię kąta ma to samo nachylenie, co to ramię kąta. I to nachylenie, współczynnik nachylenia tych ramion, wynosi minus tangens alfa. Widać też na wykresie, że te cztery ramiona, albo jeżeli złożymy je parami, to te dwie proste, mają współczynniki nachylenia przeciwne do siebie, bo są swoimi obrazami w symetrii względem osi X. Czyli jeżeli obierzemy sobie jakiś kąt i dodamy do jego miary pi radianów, to tangens tego kąta nie ulegnie zmianie, bo końcowe ramiona obydwu kątów będą leżały na tej samej prostej. Ramiona tych kątów, czyli półproste, będą miały przeciwne kierunki, ale ich nachylenie będzie takie samo. Czyli tangens kąta alfa, obojętnie jakie jest alfa, jest taki sam jak tangens kąta alfa plus pi radianów, albo alfa plus 180 stopni. Natomiast jeżeli obierzemy sobie kąt przeciwny do dowolnego kąta alfa, czyli jego ramię końcowe będzie leżało symetrycznie względem osi x do ramienia kąta alfa, albo będzie leżało symetrycznie względem osi y, czyli miara kąta będzie wynosiła pi minus alfa, to wartość tangensa również będzie przeciwna. Wszystkie te informacje bardzo się przydają przy rozwiązywaniu zadań trygonometrycznych, albo kiedy szukamy pewnych zależności pomiędzy kątami albo kiedy udowadniamy tożsamości trygonometryczne. Właściwie to, co w tym wideo zrobiliśmy, to właśnie było udowadnianie tożsamości trygonometrycznych. Generalnie dobrze jest wiedzieć o istnieniu trygonometrycznych symetrii w okręgu jednostkowym.